cieszę się życiem, siedząc za kierownicą swojego 340-konnego Jaguara F-Type'a niebieskiego w cabrio. Konstrukcja aluminiowa. Ten samochód jest super lekki, 1600 kg. To naprawdę, nawet włączając moją masę, w zupełności wystarczy, żeby jechać szybko. Ba! Zaryzykuję stwierdzenie, że nawet gdybym miał Jaguara z podstawowym silnikiem dwulitrowym, 300-konnym, to też by wystarczyło. A tutaj mam wersję P340, 340 koni. Jak to jedzie? Tak! Słyszycie to? Ten samochód przyspiesza atomowo i pięknie brzmi, jak orkiestra symfoniczna. Piękne dźwięki nie biorą się znikąd. Pod maską pracuje widlasta szóstka o pojemności 3 litrów, generująca aż 450 Nm momentu obrotowego. Ten samochód bezwstydnie prowokuje do szybkiej jazdy, wykorzystując wszystkie dostępne atrybuty. Kształty karoserii, dźwięk wydechu, dynamiczny silnik, 8-stopniowa przekładnia Quick Shift zmieniająca biegi z prędkością karabinu maszynowego, automatycznie wysuwany tylny spoiler. Nie wiem, jak zareagowałby James Bond, ale ja już zdążyłem się zakochać. Spójrz, Patryk. Ja mam to już za sobą, ale to jest jakaś taka twoja przyszłość za kilkanaście lat. W taki sposób zachowuje się facet gdzieś około 50. Szczerze? Odwalcie się, a poza tym odwróćcie, bo będę wysiadał. I tu wejdą napisy. Rafał, ale powiedz mi, czy ten samochód ma coś wspólnego z takimi tabletkami w tym samym kolorze? Niewykluczone, aczkolwiek chciałem powiedzieć tak. Wy macie samochody japońskie, a przywiozłem prawdziwy, godny agenta z Wielkiej Brytanii, samochód brytyjski. To no po pierwsze. Kabriolet? Kabriolet. No bo zobacz, pod ostrzałem on wskakuje do środka i ucieka. A jak wskakuje, Rafał? Pokaż. Nie pokażę, bo to będzie żenujące. Jest coś ważniejszego. Masa! Znaczy, tobie chodzi o tego gangstera. Jarosław S., pseudonim Masa, ale on jeździł Mercedesami, pamiętaj. Mnie chodzi o niską masę, a to właśnie może przydać się agentowi. I zaraz wam to udowodnię. Czy nie uważasz, że niska masa w ustach Rafała brzmi w szczególny sposób? Albo wyobrażam sobie agenta, który wpada na składnicę złomu, wjeżdża na wagę i ma małą masę i się cieszy i jedzie dalej. To co, Rafał, startujemy. Chodźcie, pokażę. Próba 0200 powinna być dla Jaguara konkurencją koronną. Na papierze wszyscy mamy podobne przyspieszenie, ale różnica w masie musi zadziałać na moją korzyść. Tak wynika z fizyki, a fizyki nie oszukasz, no chyba, że jesteś Jamesem Bondem. No, to się nazywa dobry start, chociaż Jarek miał lepszy. Do przewidzenia. Nie dziwne, ma 405 koni. Do 135 jechałem równo z Jaguarem, ale zostaje z tyłu. Jaguar mnie wyprzedza. Fajne jest to lotnisko. I pogoda nawet dzisiaj taka sympatyczna. Nie ma takiego potwornego upału. 170 godzinę. 180. 200. Jarek już hamuje, ja mam dopiero 190. 200. Hamujemy. Rafał, hamuje 200. Dobra, też mam 200. No chyba w tej sytuacji miarka nie jest mi potrzebna. Jarek, ewidentnie wygrałeś. Patryk, ewidentnie przegrałeś. Ja byłem pewien obaw co do tego Lexusa i myślałem, Patryk, że dla tej próby trzeba będzie wynająć pas startowy dla Airbusa A380. Prawda jest taka, że kiedy ty rozpocząłeś hamowanie, ja miałem dopiero 191 km na godzinę, więc cały czas wciskałem ten pedał i dusiłem go do końca, ile się dało. Ale zrobimy tak, słuchajcie, umówmy się, że tej próby nie było. To się wytnie, nie? Nie no, może się wyciąć, tylko wiesz, ja byłem zaskoczony, bo ja myślałem, że po prostu ktoś jeszcze z nami się tutaj ściga. Jak ja już stanąłem, to coś mi mignęło z lewej strony. Ale okej,
To wycinamy tę próbę.